Od 4 do 14 stycznia zawodnicy kolejorza przebywali na obozie przygotowawczym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dobra pogoda sprzyjała ciężkiej pracy, a także rozgrywaniu meczów kontrolnych. Pierwszy z nich miał miejsce 7 stycznia, a przeciwnikiem Lechitów był miejscowy Ayman Club. Wydaje mi się, że każdy dzisiaj zrobił dobrze swoją robotę. Pomimo tego, że te nogi naprawdę były ciężkie, to wyglądało to naprawdę nieźle. W spotkaniu nie zabrakło momentów stykowych i dwóch bramek. Ostatecznie kolejorz zremisował z rywalem 1-1, a na listę strzelców wpisał się niezawodny jesienią Michał Skóraś. Zdecydowanie większym wyzwaniem dla poznaniaków były dwa sparingi z Eintrachtem Frankfurt. Obaj trenerzy postawili w nich na zupełnie odmienne składy i tym sposobem pierwszy z meczów zakończył się porażką kolejorza 0-1, zaś drugi remisem 2-2. Tak naprawdę wynik nie jest jakąś najważniejszą sprawą w tym momencie, ale grasz po to, żeby wygrywać i szkoda, że przegraliśmy. Ale tak jak mówisz, gdzieś myślę, że stawiliśmy czoła temu tej drużynie, która naprawdę dobrze gra w piłkę. Myślę, że było to dobre spotkanie w naszym wykonaniu, szczególnie w pierwszej połowie. No natomiast wiadomo, w drugiej połowie goście mieli z wiatrem i grało się już znacznie trudniej. Jednym z celów omawianych gier towarzyskich było sprawdzenie różnych wariantów taktycznych w warunkach meczowych. Szkoleniowiec Lecha był zadowolony z efektów treningu. Przez 10 dni pracowaliśmy naprawdę bardzo ciężko. Zakończyliśmy to dwoma ciekawymi meczami sparingowymi z wysoką intensywnością i przeciwko bardzo dobremu rywalowi, jakim jest Eintracht. To były ciekawe spotkania, nie tylko dla mnie, ale myślę, że także dla naszych piłkarzy. Piłkarzy, którzy poprzez duży wysiłek budowali kondycję na czekające ich wiosenne wyzwania w lidze i w Europie. Pogoda nam dopisała, boiska dopisały, więc mogliśmy się skupić typowo na piłkarskich elementach i wydaje mi się, że wykonaliśmy 100% pracy. Po to jest właśnie ten okres przygotowawczy, żeby jak najlepiej i poprzez ciężkie treningi przygotować się do pierwszego spotkania ligowego. Jesteśmy na tej drodze i będziemy gotowi na pierwszy ligowy mecz. Dobrą wiadomością dla kibiców są regularne występy Bartosza Salamona, który jesienią zmagał się z urazem. Warto odnotować, że szanse gry w sparingach otrzymali też młodzi gracze, tacy jak Jakub Antczak, Krzysztof Bąkowski, Maksymilian Dziuba, Antoni Kozubal, Patryk Olejnik czy Bartosz Tomaszewski. Być może któregoś z nich zobaczymy jeszcze w ostatnim meczu towarzyskim z Hansą Rostock. Lech zmierzy się z rywalem z drugiej Bundesligi w sobotę 21 stycznia na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. 6 dni później kolejorz zagra na wyjeździe ze Stalą Mielec w PKO BP Ekstraklasie.